witam was bardzo serdecznie z tej strony Heroes699 i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Dragon Age Początek. Dobra, skończyliśmy ostatnio tutaj na tych pięknym i błyszczącym złocie figurce, która przypomina troszeczkę ludzką twarz i się zastanawiam, czy to nie Mr. Egg. I akurat, no coś tu chyba jeszcze się nie odpierdziliło, nie pamiętam. Nie, raczej się tu nic nie odpierdziliło, tylko mówiłem, że ruszymy na tutaj demona, a więc od razu to zrobimy. Nie wiem, czy duchem będzie to oczywiście najlepiej, ale tak jak mówiłem, duch koksi, w sumie człowiek zbuntowany również. To może golem tutaj pokoksi? No, zobaczymy. Więc stawmy czoła demonowi, który miał co zrobić w poprzednim odcinku, ale jednak czasu nie starczyło, więc miejmy nadzieję, że teraz starczy. Okej, mamy plugawca, od razu więzienie. Nikogo nie ma. Nie ma, no to lód. I pazurkami go troszeczkę podrapiemy. Regeneracji nie daje, bo to prosta walka będzie. Okej, 71 expa, zajebiście. Już chyba na tej wyspie nas nic nie trzymie, więc możemy sobie się tepnąć gdzieś dalej. Więc to zróbmy. I dostajemy oczywiście kolejny symbol jakiegoś chrząszcza i mamy kilka odnóg do koszmaru, do kolejnego koszmaru i oczywiście do tego wewnętrznego sanktuarium. Więc teraz jak tutaj pójdziemy? Czy zobaczymy sobie nową lokację, czy sobie powrócimy do tych lokacji, co byliśmy? Może sobie wrócimy jeszcze jednak. Wrócimy tam, gdzie właśnie byliśmy na początku, gdzie nam nie szło. I tam, co my potrzebowaliśmy tutaj? Chyba ognia, jak dobrze pamiętam. Więc tutaj człowiek zbuntowany musi sobie poradzić. Okej, czy ja będę tam, gdzie... Dobra, jestem tutaj, jak się pożegnałem z tym gościem, który dał nam ducha. A nie tej drzwi, no przecież Heros, no przecież wszędzie są potrzebne drzwi. Więc a jeszcze tamtych drzwi nie zrobiłem. Więc w sumie moglibyśmy się wrócić. Tylko, że to teraz będzie długa droga. Nasza postać zrobi to szybciej. A tutaj byliśmy. Tutaj była ta walka. Tutaj muszę wziąć człowieka zbuntowanego. Tutaj już raczej wszystko było oczyszczone. Tu była ta mysia dziura. Nie, tu była ta walka. Tutaj były te płonące mroczne pomioty. A tutaj powinni być jeszcze przeciwnicy, których co prawda pokonałem ich kilka odcinków temu, ale niestety ich nie pokonałem. Więc pokonam sobie ich jeszcze raz, zobaczymy jak to będzie reakcja. Powinno być jak najszybciej teraz. Od razu na hita idą. Więc bardzo dobrze, tutaj nic nie ma, tylko exp sobie daliśmy. Dobra, spoko, może iść teraz ten człowiek zmontowany. No tutaj powinieneś sobie dać. Ten idzie bardziej, ale tamtego trafi. Tego sobie podpalimy. Zaraz się okaże, że tam nie było żadnych drzwi ciężkich do rozwalenia. Nie, ja pamiętam, że były drzwi. Sobie spokojnie je pukniemy. Zawsze to jakieś bonusowe perki będą. A kto wie? Może tam właśnie jest
demon kolejny do pokonania i mogłem troszeczkę dać dalej, bo... A, trafiło na szczęście. Atakuj, atakuj, to nie rzadko magia. Ale tylko na tego trafi. Okej. Można byłoby do niego podbiec, ale już chyba moja kusza tutaj da radę. Jeszcze, jeszcze, atakuj, co jest? No. Nawet teraz trzeba troszeczkę poczekać. Nie, zobaczę tą mapę. Nie, są duże drzwi, no. Okej, już chyba raczej powinno być spoko. Tutaj oczywiście atak, tutaj, bo oni będą szli. Podejdziemy do nich, jeszcze taki podpalimy. Bo nie piromanem jesteśmy dzisiaj. No i od ognia pada. Dobra, lecimy, 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 bo pewnie byście chcieli zobaczyć coś jeszcze bardziej nowego, świeżego, więc teraz jest coś nowego, świeżego, bo zobaczymy, co jest za tymi drzwiami, haha. Ale nie, oczywiście zaraz wrócimy. Oczywiście mamy siłę, tu na nas nic nie czeka, więc okej. No dobra, to już może zrobię cięcie i tam jak dojdę, to wznowię nagrywanie. No, i już jesteśmy. Jeszcze sobie zobaczymy tak ekwipunek, bo jeszcze o golemie zapomniałem. Taki trochę przygniecony życiem. To nie było śmieszne. W szczególności, że u Herosa też nie jest za wesoło, ale nie przejmujemy się dalej i lecimy. Okej, dobra, tu już postaram się tym golemem zniszczyć. Mogę poczekać troszeczkę. Trudno. Przydać. Daj mi się wykazać golemowi. Żyła lirium bym chciał, ale... O, jest! Żyła lirium! Jest, jest, jest! Nie to! Kuźwa! Dobra, człowiek zbuntowany jednak. Golem jednak nie jest aż taki mocny, jak mi się wydaje. Fak, 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 fak. Nie to znowu, błagam. Jesteśmy odporni na ogień. No nie, no nie doszedłem, kurde. A ostatni zapis był wtedy, kiedy weszliśmy tutaj pierwszy raz. No, znaczy, jeżeli już powróciliśmy, no to kurde, znowu. Znowu cięcie. No i widzę, że niedobrze idzie, no niedobrze idzie. Sytuacja nie za wesoła. Chuźwa. Co się takiego stało, że nie za wesoło? Problemy zdrowotne i to akurat nie moje, a najwierniejszych przyjaciół. No właśnie. Dobra, to robię kolejne cięcie, powtórka z rozrywki i widzimy się znowu, jak będę rozwalał tamte drzwi. Więc cięcie. Okej, jestem z powrotem. Tym razem weźmiemy od razu człowieka zbuntowanego. Od razu. Już. W tej chwili. I od razu pierdykniemy kulę ognia, tylko że ja nie widzę tutaj za bardzo przeciwników. Ale wierzę, że tutaj tak będzie dobrze. Podpalimy sobie tego. Tutaj tak ich eliminować. Okej, teraz ładnie tutaj. Nas ogień nie rani, więc spokojnie możemy takie salwy tutaj robić. I tutaj będzie najlepiej.
Alva. Okej, teraz Heros, idź do tej żyły Lyrium. Fuck. Wstawaj, błagam, nie rób mi tego, nie zapisałem, więc... Okej. Fuck. Nie jestem kaczką, jakby co. Ale fuck. Jestem człowiekiem zbuntowanym, pamiętajcie. Dobra, może tak będzie lepiej, no tak... I tak się rusza, what? Dobra, jak mnie tak przyciągnąłeś do siebie, to... No ja pierwszy nie mogę zrobić ruchu. Weź mi tej bombkę daj. Ten niech powinien paść. Wtedy to będzie perypetia. Okej, ogień powinien go wykończyć. Nie, teraz. Dobra, ogarnij się moja postacio i lecimy dalej. Nie wiem. Zjedz kanapkę lub trzy. Siorpnij herbaty łyk. Odpocznij. Wiesz, fotel, pilot i pstryk. No, je trwa zapisywanie, więc już jest spoko. Więc teraz niestety... Ale musimy zerwać się jeszcze raz. Trzepnąć w ryj, kogo trzeba. Jeszcze będą o mnie mówić. Będą bać. O, powiem co. Jak trzeba. Co do chleba i nieba. Ale to już jutro. Bo tymczasem spać. Spać. No, ale ty nie masz spać, tylko on ma spać. Weź mu pierdzielni. Czemu z lewego? Prawy siar byłby silniejszy. Chyba, że golem jest leworęczny. Dajmy kamiorkiem na niego. Tak trochę lipa wyszła. Jest safe, więc spoko. No, w końcu się... O ty. W końcu się może golem jakoś mocno przyda. Ogłusz go. Ogłusz go, no nie mogę się ruszyć. Ja pierdzielę. No co za ch. Już nie mo, ale ja. Chujiła, no. Ale był safe. Tym razem trochę lepiej golem pociśniemy. Okej. Golemo raz. Wyważarko 2. Gans. Cios. Ogłuszenie. Nie zrobisz szarży. Kamień się. No, przecież nie mam się jak ruszyć, no. Może mak, raczej duch. Tylko muszę się zmienić. Więzienie. Lód. Okej, chociaż lód. Regeneracja. Lód nie działa. Potrzebuję żyła Lyrium. Naładowała się ta żyła Lyrium? Chyba tak. On jest wolnym przeciwnikiem, więc możemy spokojnie uciec. Ta naładowała się. Fuck it. Powinien chyba człowiek zbuntowany chyba tutaj zadziałać.
No raczej. Ewentualnie poleczę się małą miksturką. Tak dla zasady. Okej. Dobrze. Ale należałoby jakoś uciec. Czy zablokuje się przez piedestal? Kuźwa, zranił mnie. Dobra, człowiek zbuntowany. Lista kula. Tak go podpalimy. No niedobrze to wygląda. Ta żyła lirium powinna się naładować. Przynajmniej fajnie by było. Okej. Jakieś impulsy, nie wiem co to jest. Pewnie droga zablokowana. Dobra, weźmy sobie jeszcze maga. Regeneracja. Lód, dobrze. Teraz ucieczka, która praktycznie nic nam nie dała. No faktycznie nic nam nie dała. Ale może to? No trolla to chyba nie działa, Heros. Chociaż nie. Działa. To on chyba trafi. Nie, dobrze, uciekłem. Fuck it. Zrobione. Dawaj. Okej, dobra, duch. Nie ma regeneracji. No, przecież go trafiłem, no ja pier... To jaka taktyka jest dobra na niego? No golem coś potrafił zrobić, no ale... Ta żyła lirium, no to, to byłby taki fajny ten... pomoc. No tak, tak... Prawie, że fajnie zacząłem piosenką człowiekiem zbuntowanym, no ale co z tego, jeżeli nic tutaj nie możemy pocisnąć. Teraz jest żyła lirium. Może tak trzeba było Heros zrobić. No, może. Kurde, no. O, trwa zapisywanie. No przecież zapisało się w tym samym momencie, chyba że zżyła lirium faktycznie. Jeszcze raz pyknęła, albo po prostu już automat. Stwierdzili, że mnie tu wcześniej nie było. Dobra, jeszcze raz golem. Na chwilę obecną golem dobrze tutaj perkuje na początek, tylko że tracimy te. I on już wtedy robi obszarówkę, chyba że teraz zajdę go od tylca. Okej, szarżuję. Nie wiem czemu ja zostałem trafiony. Kamyczek. Co to tam potargało? Ale nie tak jakbym chciał. Dawaj go, dawaj go, dawaj. Ogłusz go. Teraz idziemy po żyłę lirium. O, dostałem dużo życia nagle. Mam dużo many, dobra, spoko. To zrobimy teraz tak. Duch. Nie wiem, czy więzienie działa, ale już pykniemy. I odporność ma na to i odporność ma na to. Wstawaj.
Wziąłeś? No. Lód. Dobra, wyłącz to. Dawaj człeka zbuntowanego. Teraz... przemroziliśmy go, to teraz troszeczkę ognia mu damy. Jeszcze mu damy trochę ognia. Niestety szarża. Ale już się smaży. Więc to jest kolejna bombka. No. Do 3 razy sztuka, kuźwa. I kolejnego demona poprzecznego mamy już za sobą. Więc dzisiaj jesteśmy takimi łowcami demonów. Kto by pomyślał? I dobra. Wracamy do płonącej wieży. Bo z pewnością tam człowiek zbuntowany na pewno da radę. I tam nie zje 3 kanapek. Zje jeszcze jedną kanapkę dodatkową, czyli 4. Siorpnie tym razem. Herbaty może nie. Może, nie wiem, jakiegoś szejka, takiego zajebistego. O. Dobra, obczaję sobie mapę. Oczywiście tak się obczaja mapę. I teraz tak, my jesteśmy... tutaj byliśmy, to były te duchy. Myślę, dziura tutaj sprawdzałem tym ognistym tym. Masywne drzwi. Przydałoby się to teraz skontrować. Tu była ta dziurka, to nie. Tutaj dziurka też nie. Tutaj ten piedestal, schody. Demon jest tutaj, tam pewnie będzie piedestal. Dobra, może pyknę teraz tego demona, tylko sobie zapiszę. Chociaż chyba się zapisywało, jak ten. Wchodziliśmy, ale już na zimne będę dmuchał. Pokonamy sobie tego i ewentualnie na cięciu tam podejdę, zobaczymy co będzie. I wtedy już chyba stamtąd, bo to pójdziemy na piedestal. A taki wujek, patrzcie. Wszyscy by myśleli, że teraz możemy golemem pójść, ale tu nie, tu człowiek zbuntowany musi działać. No i kolejne zapisywanie, więc dobra, niepotrzebnie zapisywałem. Ale już chciałem być pozornie ubezpieczony. Okej, płonący templariusz. Nie wiem, czy coś da nasz człowiek zbuntowany. Tu jeszcze trupy są. Dobra, może tak będzie dobrze? Nie, są niewrażliwi. Nawet Heros tego nie próbuj. No, weźmy sobie tych. No, kogoś tam może pykniemy. Mieliśmy chyba jednak umysła wziąć. Chociaż nie, zadają nam takie obrażenia, że spokojnie pykniemy. Kamieczek jest? Jest. No ja... Golem powinien dobrze parkować. Nie powinien być w taki sposób ogłuszany, no kurde. Nie mogę miotać, no. Ga, najlepiej to się templariuszów trzeba byłoby pozbyć. Jest to żyła lewianta jest. Okej, dobra. Tym razem sobie golem dobrze poradził. Akurat mieli miecze, to tak wiecie. Miecz na kamień, to co tylko mogą sobie ostrzyć tego miecza, nam krzywdy nie zrobią. No, jeszcze nie użyłem tego lerium, bo może się przyda. To wie. Więc okej.
Okej, widzę, że znowu mamy ognistego tym razem. Więc nie ma co używać naszego czuka zbuntowanego, bo się nie przyda. Można byłoby wziąć ducha i ewentualnie to więzienie z lodem. Ale niech sobie trochę poperkuje nasz golem, bo przecież... Niech sobie pokoksi chociaż w tym odcinku. No właśnie, w każdym odcinku to ktoś zawsze się koksi, nie? W poprzednim był człowiek zbuntowany. Jeszcze w poprzednim był duch. Tym razem niech sobie golem pokoksi. Ciekawe, kiedy mysza będzie się koksiła. Nie no. Mysza się koksiła na początku. Myszą to przecież nikogo nie pokonamy. Padłeś? Dobra, no. Już ten przeciwnik nie sprawia nam dużego problemu. Więc sobie dodamy jeden do siły. Tu już nie ma nic ciekawego. No nie ma, no to... Robię kolejne cięcie. Wow, już bym wszedł w ogień, kuźwo. Dobrze, że nas to tylko troszeczkę rani. Robię kolejne cięcie i widzimy się przy... mocnych drzwiach. No, tak jak mówiłem, jestem tutaj. Oczywiście sobie teraz zmienimy na golema. Bo po co to jeszcze zrobić sekundę przed cięciem? Okej, o Jezus Maria. Latająca biblioteka. Nie wygląda to za dobrze i za duży jest ten teren. Więc okej, esencja magii. Dobra, spoko, weźmiemy sobie esencję magii. I nic tutaj nie ma. Cisza, spokój. Pomimo, że pewnie tu są kilka przerażających książek, nie? Okej. To lecimy i może gdzieś tutaj powinien być ten piedestal. Czy muszę niestety wracać się... No muszę się wrócić niestety. No dobra, to już wrócę się na wizji, bo nie ma co aż tak dużo tych cięć robić. Dajmy pożyć temu video. Tylko na człowieka zbuntowanego. Będzie szybciej przez te ognie przechodzić. I zobaczymy, co tam by się czas mówi, że już leciutko trzeba kończyć. Ale zobaczmy. Okej, udało nam się odblokować tą wyspę. Czyli już teoretycznie cztery pierścienie zostały... Znaczy ten pierścień ochronny już tak w 80% uległ uszkodzeniu. Natomiast jeszcze zostało nam od początku przejście tego koszmaru templariusza. Teraz możemy sobie spokojnie wejść tutaj do tego koszmaru i uratować jednego człowieka z naszej zespołu. Nie wiem, kto to będzie. Przewiduję, że może Shale, ale nie mówię na 100%. Bo to byłoby analogicznie, że to byłaby druga, trzecia i czwarta, bo pamiętam, że tu chyba były osoby czwarte na naszej jakby liście. No chyba, że to będzie raz, trzy, cztery, ale nie sądzę. W każdym razie, kto to tu będzie, no to uratujemy i dzięki temu się tepnie tutaj od razu i wtedy będziemy mogli pokonać finalnego takiego tutaj bossa. Przepraszam, ale musiałem się troszeczkę napić. Który jest właśnie finalny na tej lokacji i będzie częściowy, czyli nie, że będzie jedna forma, będzie się przemieniał w różne formy. Więc trzeba będzie na to kontrolować i dobierać no właśnie te nasze postacie według... tak, żeby go najlepiej zranić. I tak... No dobra. Przejdźmy sobie tutaj do tego koszmaru, chociaż i tak nic nie zrobimy, bo wiadomo czas. Ale spokojnie, nakręcimy dalej. W tym tygodniu są akurat dwa razy Dragon Age, więc spoko. Czy zobaczymy już od razu? Mamy win. Tak, tu będzie win. Czyli Shale będzie po lewej, a Liliana pewnie na dole. Więc okej. Oj, a to nagrywarka.
Więc, no dobra, to już podziękuję Wam w tym miejscu. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. A może włączę trochę zmontowanego. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Co żeśmy osiągnęli, oczywiście, jeszcze tak powiem. No, pokonaliśmy już trzech. Trzech? Nie, jakich trzech? Raz. Nie, dobrze. Trzech demonów. Tutaj na tym pierścieniu ochronnym. Teraz uratujemy Win z tego koszmaru. Pokonamy kolejnego i potem poratujemy Lilianę i Shale. I potem wychodzimy stąd, ale pewnie w następnym odcinku nie wyjdziemy, więc prawdopodobnie będzie to jeszcze na następnym odcinku. Więc zobaczymy, jak to pójdzie, ale póki co dziękuję Wam właśnie za obejrzenie. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Mam nadzieję, że subika zostawiliście i jako tako śledzicie mój kanał. I jeszcze tak od siebie dodam, że jest oczywiście odcinek z Guitar Hero 5 bonusowy. Co prawda jeszcze nie mam żadnej prośby od Was, takiego zlecenia, więc jeżeli chcesz zobaczyć jeszcze jeden kolejny odcinek z Guitar Hero 5, taki bonusowy, napisz tam komentarz w stylu, jaką tam piosenkę chcecie usłyszeć i ewentualnie co tam można jeszcze pozmienić, takie różne roszady. No, co tam napiszecie, postaram się dostosować. A póki co, do następnego odcinka, trzymajcie się ciepło, cześć!